Diabła z Grami jest wspierany przez sklep Electronic Dreams. www.electronicdreams.pl. Sklep dla prawdziwych graczy. Wpadaj na mój Patronite i pozwól mi rozwijać moją twórczość. Dla patronów są przewidziane konkursy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Do Diabła z Grami, a w dzisiejszym odcinku lecimy z zestawem najlepszych promocji na Nintendo eShop. Jedziemy, moi drodzy, Stardew Valley za jedyne 36 zł. Dla mnie, jeżeli chodzi o farming symulatory, no to jest tutaj Stardew Valley i bardzo długo nic. Dopiero później gry z serii Story of Seasons i tak dalej. Moi drodzy, Stardew Valley to gra, która ma tak dużą ilość kontentu, że ja nawet po ponad 100 godzinach spędzonych z nią dalej absolutnie mam co robić i wiem, że do tego tytułu będę wielokrotnie wracał. Cena 36 zł jest bardzo niska, a dostajemy tutaj naprawdę ogrom kontentu, piękną pixelartową grafikę oraz możliwość grania we dwie osoby. No to chyba nie ma nic lepszego, jeżeli chodzi o symulator farmy jak multiplayer, moi drodzy. Gra jest naprawdę, naprawdę świetna. 9,5 na 10, praktycznie tytuł idealny. Kolejna gra to Burnout Paradise za 38,97. Na Nintendo Switch brakuje dobrych wyścigów, a Burnout na pewno się taki zalicza. Ja z serią jestem aż od PlayStation 2 i z każdą z części bawiłem się naprawdę świetnie, a wersja remastered w takiej cenie myślę, że jest naprawdę okej. System kolizji w tej grze do dzisiaj robi ogromne, moim zdaniem, wrażenie. Kolejny tytuł to Borderlands Legendary Collection. Mamy tutaj Borderlands 1, Borderlands 2, Borderlands Pre-Sequel oraz wszystkie DLC do wszystkich tych tytułów. Absolutny ogrom strzelania, moi drodzy. Borderlands to chyba jeden z najlepszych loot shooterów, jakie kiedykolwiek powstały. Piękna grafika, w sensie taka bardzo stylowa grafika, cała masa przeciwników, ogrom broni, tryb multiplayer, zarówno kanapowy, jak i online. Nic tylko polecać, szczególnie część druga jest naprawdę, słuchajcie, rewelacyjna. Wszystkie trzy części Bioshock są teraz na Nintendo eShop po 31,60. Mamy Bioshock Infinite, Bioshock Remastered i Bioshock 2. Jeżeli nie znacie tych gier, słuchajcie, no to nie wiem, co mogę wam powiedzieć. Gry są absolutnie przekultowymi shooterami FPP, w których będziemy przemierzali w jedynce i dwójce zatopione miasto Rapture, a w Infinite udamy się do, mojej drodzy, podniebnej Kalifornii. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli mielibyście kupić sobie te wszystkie trzy gry w jednym zestawie, no to chyba lepiej zainwestować w wersję pudełkową, ponieważ za ponad stówkę możemy już ją dorwać. Dorwać możemy, ale za 15 zł też Broforce, czyli taki, słuchajcie, shooter, w który lecimy w prawo, ale będziemy się w nim wcielać w takie postaci jak Rambo, Robocop, Sylvester Stallone w różnych wersjach, słuchajcie, Arnold Schwarzenegger, Conan, Bruce Willis, faceci w czerni i generalnie rzecz biorąc gra skupia w sobie całą plejadę bohaterów kina lat 90. i 80. No i shooterem też jest bardzo sympatycznym. Ilości zniszczeń, których możemy dokonać na planszach, potrafią naprawdę zrobić duże wrażenie. No a za 15 zł to jak za darmo. Polecam wam ten tytuł bardzo mocno. Tak samo jak wam polecam Dex za 7,90. Dex, takie połączenie troszeczkę takiej skradanki z RPG-iem, moi drodzy, osadzonym w bardzo fajnie zrobionym klimatycznym cyberpunkowym świecie. Gra mi się ogólnie rzecz biorąc podoba, grałem w nią niestety dość krótko, żeby coś tutaj więcej wam na ten temat powiedzieć, no ale słuchajcie, tytuł jest dobry i kosztuje 7,90, więc jeżeli lubicie cyberpunkowe klimaty, no to bezapelacyjnie powinniście się tą grą zainteresować. Kolejna gra to Disgaea 1 za jedyne 80 zł. Przekultowy japoński taktyczny RPG z całą masą pingwinów Prini oraz ekstremalnie przygłupiego humoru. Dla fanów gatunku jest to naprawdę świetna gra, a dla osób, które nigdy nie grały w tą serię, to bardzo dobry moment, żeby zacząć. No słuchajcie, 8 dyszek za Disgaea to jest naprawdę dobra cena. Dobrą ceną jest też 25 zł za Darkwood. Moi drodzy, Darkwood to bardzo mroczny, bardzo ponury i naprawdę straszny horror, w którym będziemy obserwowali grę z perspektywy top-down. Gra posiada troszeczkę takich naleciałości gry survivalowej i słuchajcie, jest naprawdę, naprawdę hardkorowa i naprawdę straszna. Ja jej jeszcze nie ukończyłem, mam ją na Nintendo Switch. No i w końcu będę musiał chyba do niej mocniej przysiąść. Aha, jeszcze powiem wam, że gra posiada naprawdę zajebisty design przeciwników oraz postaci, które będziemy na swojej drodze spotykać. Kolejny tytuł to Sinking City w wersji Deluxe Edition za jedyne 65 zł. Moi drodzy, Deluxe Edition normalnie chodziło, z tego co pamiętam, za około 300 albo 2,5, więc tutaj mamy praktycznie jak za darmo. To zajebista gra, w której wcielamy się w detektywa, który będzie musiał rozwikłać śledztwo swojego szaleństwa, w sensie sprawę swojego szaleństwa oraz dowiedzieć się, co pochłania miasto bodajże, jak ono się nazywało, chyba Innsmouth? Nie Innsmouth, tylko bardzo was przepraszam.
Oakwood, chyba. Z tego co pamiętam, skończyłem to tytuł już półtorej roku temu. Naprawdę, słuchajcie, gra jest generalnie rzecz biorąc bardzo dobrym horrorem z elementami detektywistycznymi, w którym będziemy się poruszać po mieście, po otwartym mieście i nie ma w tej grze znaczników na mapie, tak więc wszystko musimy odkryć samemu. Ja bawiłem się naprawdę wyśmienicie i uważam, że jest to obecnie jeden z najlepszych tytułów inspirowany prozą Howarda Phillipsa Lovecrafta. Kolejna gra, czyli Wallachia za 34,99 zł, to strzelanka, w której biegniemy w prawo, słuchajcie, będziemy wycinali z łuku całą masę przeróżnych hord Drakuli. Moi drodzy, albo oni będą nas wycinali, ponieważ gra jest naprawdę piekielnie trudna. Mam ją, nie udało mi się do dzisiaj skończyć. Ogromni bossowie, ekstremalny poziom trudności i naprawdę świetny styl graficzny sprawiają, że za 34,99 jest to naprawdę, słuchajcie, dobra cena. Jeżeli lubicie gry z tego gatunku, bierzcie i nie pytajcie. Najlepszą, moim zdaniem, promocją tego odcinka jest bezapelacyjnie Yomawari The Long Night Collection za jedyne 60 zł. Moi drodzy, dostajemy jeden z najbardziej przerażających horrorów, jakie wyszły na Nintendo Switch. Mamy tutaj dwie gry w pakiecie, bardzo fajna grafika, rewelacyjna fabuła oraz przede wszystkim naprawdę mroczny i przerażający klimat. Nie dajcie się zwieść tym chibi ludzikom, ponieważ naprawdę tutaj ta gra potrafi bardzo mocno wejść nam pod skórę. Kolejny tytuł to Mother Russia Blitz za jedyne 15 zł i jest to też rewelacyjna oferta, ponieważ uważam Mother Russia Blitz za moją drugą ulubioną grę z gatunku beat'em up dzisiejszych czasów. Tak, na pierwszym miejscu jest Streets of Rage 4, na drugim Mother Russia Blitz. Na moim kanale znajdziecie jej recenzję. Jest to bijatyka, w której będziemy przemierzali Moskwę, walcząc z masą ćpunów, sadystów, narkomanów i całej przeróżnej innej plejady, słuchajcie, adwersarzy. Bardzo mroczny klimat, bardzo duża ilość gore i naprawdę gra jest, słuchajcie, świetna. Uwielbiam ją i na pewno kiedyś ją zobaczycie, jak przychodzę całą na kanale. Kolejny tytuł to Project Warlock, czyli gra FFP inspirowana takimi tytułami jak Hexen, jak na przykład pierwsze dwie części Duma. W grze wcielamy się w czarownika, który za pomocą całej masy broni będzie wyrzynał setki tysięcy przeróżnych przeciwników. Gra posiada naprawdę zajebistych bossów, bardzo fajne lokacje i jest przede wszystkim bardzo, ale to bardzo miodna. Znajdziecie jej recenzję na moim kanale, polecam, słuchajcie, za 3 dyszki. Project Warlock, świetna opcja. Dobrą opcją jest też Golden Force za 43,99. Golden Force to taki dwuwymiarowy platformer z elementami gry akcji, w której który jest jednym wielkim hołdem do lat 90. Nawet same postaci, które będziemy się mogli wcielać, wyglądają jak Link, jak na przykład Shanti. I generalnie powiem wam tak, gra posiada naprawdę rewelacyjnych bossów, bardzo ładną animację. Rozgrywka jest szybka i efektowna, ale gra jest naprawdę, słuchajcie, mega trudna, więc miejcie to na uwadze. Ogólnie Golden Force jak najbardziej polecam. Kolejny tytuł to Labyrinth of Refrain za jedyne 80 zł. Moi drodzy, Labyrinth of Refrain to gra, która jest idealnym tytułem dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z dungeon crawlerami. Mamy tutaj bardzo mocny japoński klimat, bardzo ciekawy system walki oraz naprawdę piękną grafikę. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, czym są klasyczne dungeon crawlery, no to myślę, że Labyrinth of Refrain będzie dobrą opcją, a 8 dyszek, no to cenę, no to słuchajcie, macie tutaj grę za połowę jej normalnej ceny. Kolejny tytuł to The Lost Child za jedyne 40 zł, moi drodzy. Lost Child to też dungeon crawler z takim bardzo powykręcanym japońskim klimatem, podsypanym taką szczyptą Howarda Phillipsa Lovecrafta. Naprawdę przerażający bossowie, robiący ogromne wrażenie i totalnie chory, popieprzony klimat. Jeżeli lubicie tego typu gry, dajcie jej szansę, aczkolwiek jest ona nieco powtarzalna, a klimat potrafi być momentami zbyt, słuchajcie, posrany. Szczególnie jeżeli chodzi o design potworków, które będziemy mogli werbować do naszej drużyny. No, twórcy musieli tutaj nieźle imprezować w trakcie. Ostatnia gra na mojej liście to strzelanina FPP, czyli Apokryf za 24,50 zł, moi drodzy. Gra ma pod tytułem, macie napis, Paying Respects to Old School Shooters, i tak dokładnie jest. W grę gra się i gra wygląda jak pecetowe gry z gatunku FPP z początku i połowy lat 90. A może nawet wczesnych 2000, wiecie o co chodzi. Gra ma generalnie rzecz biorąc taki bardzo mocno pecetowy styl. Ja przyszedłem ją do połowy, odpuściłem, ponieważ miałem ciekawsze tytuły, ale to nie jest zła gra, moi drodzy, i na pewno jej recenzja prędzej czy później pojawi się na kanale. To by było na tyle. Zachęcam was wszystkich do stawiania łapki w górę. Napiszcie mi w komentarzu, jakie gry wy kupiliście, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami. Pozdrawiam. Narka, cześć.